Marcin Pejski, rzecznik Miejskiego Zakładu Komunikacji. Panie Marcinie, ulica Walczaka, za nami, za panem spalony autobus. Co się stało? Zgadza się, autobus numer 113 jadący w kierunku Wawrowa. Około godziny 13.30 kierowca został poinformowany, że z autobusu wydobywa się dym. Wyprowadził pasażerów z autobusu, czyli zachował się jak najbardziej prawidłowo i przystąpił do akcji gaszenia. Niestety nie udało się, autobus spłonął, tak jak widać. W tej chwili czekamy na policję. Po przeprowadzeniu wszystkich czynności przez policjantów autobus zostanie sprowadzony do zajezdni. Okej. Okay. Aspirant Krzysztof Nowak, zastępca dowódcy JRG1 w Gorzowie WLKP. Panie aspirancie, za nami spalony autobus. Co się stało? Ile jednostek brało udział? Czy to był duży pożar, groźny? Czy ktoś ucierpiał? Mieliśmy zdarzenie na ulicy Walczaka, pożar autobusu MZK Gorzowskiego. Autobus w wyniku tego zdarzenia spłonął w całości. Przed przybyciem Państwowej Straży Pożarnej kierowca ewakuował wszystkie osoby z autobusu, podjął czynności gaśnicze, lecz nie przyniosły one żądanych skutków. Wezwał Straż Pożarną, no i Straż Pożarna ugasiła w sile 3 jednostek autobus. Wszyscy wasi kierowcy przechodzą specjalne treningi, specjalne próby. Zgadza się, są to szkolenia z zakresu właśnie radzenia sobie z pożarami w pojazdach komunikacji miejskiej. W ostatnią sobotę mieliśmy ostatnie takie szkolenie, także jak widać te szkolenia przynoszą rezultaty. Każdy autobus jest wyposażony w gaśnicę, to widzimy przy kierowcy, duże gaśnice. Każdy kierowca jest przeszkolony, czyli rozumiem, że nic nam nie grozi, możemy bezpiecznie Oczywiście, czuć się w autobusie. Możemy czuć się cały czas bezpiecznie w środkach komunikacji miejskiej w autobusie.